chcecie zarabiać, chcecie odwiedzić kawałek światu, to trzeba jechać na Niemcy i zarabiać kasę jakąś, nie? Oddaliśmy im mnóstwo uzbrojeń. Otrzymujemy ich obywateli. Własne rolnictwo. Nie otrzymaliśmy nic poza wyzwiskami. Gdzie jest granica waszego frajerstwa? Sprawa Ukrainy jest obecnie jednym z najgłośniejszych tematów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo ogromnej pomocy, jaką otrzymuje od nas ten kraj, wielu z obywateli ukraińskich kpi sobie z Polaków. W jaki sposób i z czego się śmieją? Właśnie to chciałabym wam zilustrować w dzisiejszym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu, czy powinniśmy dalej wspierać Ukrainę. 1, 2, 3 napisane? No to lecimy! Warto na początku nadmienić, że najgorsze jest to, że uderzenie skierowane jest prosto w Polaków. Ukraińcy nie narzekają na nas między sobą. Za to porozumiewając się naszym ojczystym, polskim językiem, kierują obelgi prosto w naszą stronę. Czyż to nie jest absurd? Czy właśnie do tego służy im nauka naszego języka? Posłuchajcie przykładu tego typu zachowań. W Niemczech już się zaczął sezon truskawek i już Polacy tam pracują, zbierają truskawki za 6 euro na godzinę. Tak trzymać. Chcecie zarabiać, chcecie odwiedzić kawałek światu, to trzeba jechać na Niemcy i zarabiać kasę jakąś, nie? Za 6 euro na godzinę. Chciałbym wszystkim Ukraińcom powiedzieć, żeby Ukraińcy nie zbierali właśnie truskawkę za jakieś 15 zł na godzinę, bo to już wstyd. Trzeba szanować swoje zdrowie, a nie za jakieś grosiki. Niech Polacy siebie sami. Wąt z Anglii, na Niemcy, a najlepiej do domu i tam zbierajcie u siebie truskawki i nie bo tylko umiecie nic więcej. Mi. Szkoda to jakkolwiek komentować. Zachowanie tego mężczyzny to nic innego jak brak wdzięczności za pomoc, jaką im okazujemy i zwyczajnego szacunku do drugiego człowieka. Czym zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie z ich strony? Może zbyt dużą tolerancją w ich kierunku i zbyt dużym wsparciem? Możecie teraz na chwilę zatrzymać film i przeczytać teorię jednego z internautów na temat dlaczego Ukraińcy nienawidzą Polaków. Teoria ta wysnuta została po obejrzeniu filmu Wołyń. Oczywiście nie zmuszam was do czytania, bo długość tekstu jest jak rozprawka, ale warto zapoznać się z takim spojrzeniem na sprawę. Dla tych, którym nie chciało się czytać lub zwyczajnie nie mają na to czasu, przytoczę jeden cytat z owej teorii. Rzeczpospolita Obojga Narodów była najbardziej liberalnym, tolerancyjnym i łagodnym państwem na świecie, a elekcyjni królowie nie mieli zbyt dużo do powiedzenia. Czyli już za czasów średniowiecza byliśmy wyjątkowo wolnym i tolerancyjnym krajem, czego już wtedy Ukraina, wówczas kozacy, mogli nam zazdrościć. W zasadzie można by też stwierdzić, że robimy za dużo dla nich, a za mało dla siebie. Od wybuchu konfliktu na Ukrainie, to Polska jest jednym z jej głównych sprzymierzeńców, który wspiera ją z całych sił. Przez cały okres trwania konfliktu między Ukrainą a Rosją, przyjęliśmy do naszego kraju prawie 19 milionów obywateli ukraińskich. To jednak nie wszystko. Przekazaliśmy im mnóstwo broni, a nawet zakupiliśmy za około 25 milionów euro 128 Leopard 2 A4 wraz ze sprzętem towarzyszącym, podaje WNP.pl. Przekazaliśmy Kijowowi wiele uzbrojeń, nie tylko starego, ale również najnowszego. Liczba przekazanych czołgów czy wozów bojowych znacznie uszczupliła zasoby Wojska Polskiego, piszą dalej. Czy to oznacza, że pomagamy swoim kosztem? Ponoć ubytki uzupełniamy poprzez kupno nowego, ale to także musi nas srogo kosztować, bo sprzęty nie należą do najtańszych. Może warto byłoby także zastanowić się nad swoim dobrem, a nie jedynie innych krajów. Dlaczego poprzedni i obecny rząd ośmiesza Polskę w relacjach z Ukrainą? Obecny i poprzedni, zaznaczmy. Oddaliśmy im mnóstwo uzbrojeń, otrzymujemy ich obywateli, własne rolnictwo. Nie otrzymaliśmy nic poza wyzwiskami. Gdzie jest granica waszego frajerstwa? Mocne słowa. Mocne, ale nie zgadzam się z nimi. Naszą racją stanu jest to, aby Ukraina nie tylko nie przegrała, ale żeby ją wygrała i musimy czynić wszelkie wysiłki, aby im w tym pomóc.
Mamy z tym związane koszty, co widać, rozmawiamy o tym dzisiaj już od dłuższego czasu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że w naszym najlepiej pojętym interesie jest wsparcie Ukrainy, ponieważ mamy nieobliczalnego sąsiada, w cudzysłowie już tak naprawdę sąsiada, po wschodniej naszej granicy. Wiecie, jak skomentował to użytkownik X-a, który udostępnił ten materiał? Dobrze opisan frajerstwo. Pomoc Ukrainie nie zwalnia polskich polityków z dbania o interesy Polaków. Nic dziwnego, że Ukraina co chwilę obraża polskich rolników i przewoźników, skoro na pierwszym miejscu politycy stawiają pomoc Ukrainie. I jest w tej wypowiedzi coś, z czym bym się zgodziła, a w zasadzie to z nią całą. Rozmówca dziennikarza podkreśla, że dbamy tak o Ukrainę z powodu lęku przed naszym niebezpiecznym sąsiadem, czyli Rosją, ale czy w celu ochrony przed nią nie powinniśmy sami przygotowywać się do ewentualnego konfliktu, zamiast oddawać całą naszą broń Ukrainie? Gdzie tu w tym wszystkim jest element logiczny? Dodatkowo pomagamy tak mocno krajowi, który przecież dawniej doprowadził do pójścia wielu Polaków do nieba, a mówimy m.in. o Banderze, który dla Ukraińców jest bohaterem narodu. Ba, chcieli nawet jego pomnik w naszym państwie. A dla nas jest to nikt inny jak który swego czasu nas wyniszczył, co już Ukrainę nie obchodzi. Dodatkowo trochę rozbiegamy się z faktami, bo warto zauważyć, że w ukraińskiej Wikipedii historia Wołynia jest opisana totalnie inaczej niż u nas. Bronimy naszej flagi, bo to jest nasza świętość. To, czego nigdy nie robiliśmy pod naszą flagą, to nie innych państw. Nie zajmowaliśmy cudzej ziemi. Nie innych ludzi. Ta wypowiedź należy do Zełenskiego. Jak widać, obecny prezydent Ukrainy twierdzi, że nigdy nie zrobili nam krzywdy. Czy nie powinni z początku przyznać się do popełnionego błędu i przeprosić nas za wykonane nam krzywdy? Nawet tak ogromne mocarstwo jak Rosja swego czasu przeprosiła nas za Katyń. A tutaj co? Nie, my jesteśmy niewinni. No cóż, mimo braku przeprosin, z początku chcieliśmy, by obywatele Ukrainy poczuli się u nas jak w domu. Ale czy nie poczuwają się oni aktualnie już zbyt mocno? Wypadałoby się nad tym bardziej pochylić i zacząć stawiać granice, dopóki jest na to czas. Warto nadmienić, że są i tacy Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce od wielu, wielu lat i są dla nas jak nasi obywatele, ale to już kompletnie inna sprawa. Najgorsze jest, że oprócz obelg zdarzają się także p***ki. Wspomnieliśmy już o temacie Bandery i właśnie w jego temacie przejawia się problem. Posłuchajcie zresztą wypowiedzi jednego z Polaków. Niestety usłyszeliśmy znane banderowskie okrzyki, gdzie kierowcy ukraińscy krzyczeli sława Ukrainie. Czy o to właśnie toczy się nasza walka? O wolność ludzi z poglądami banderystycznymi? Naprawdę ciężko jest zrozumieć takie zachowanie. Może jest ono głęboko zakorzenione w ich sercach i to zwyczajnie taki naród? Ciężko powiedzieć, bo bywają i tacy, którzy są naprawdę wdzięczni za okazaną im pomoc, choć niestety nagonka na Polskę z ich strony jest coraz większa. Pokażę wam teraz kilka wypowiedzi Ukraińców, których zapytano o to, jak czują się w naszym kraju. W Ukrainie rynek życia, jeśli dowiedz, to po prostu suspilny, to win wyższy niż w Polsce. Ta w Ukrainie mniejsze możliwości, żeby rozwijać się gdzieś, ale większe możliwości, żeby no, żyć pełnym życiem. Тобто nie ma żadnych mesz, nie ma żadnych tam, jeśli tobie nie ma 18, to ty niczego nie możesz zrobić i tak dalej. Тобто w Ukrainie ty możesz robić все na pełno, nawet swoje 14 років. W Polsce nie. Co wy думаєте про поляків? Ну, гарні люди, більшість гарних людей, але є ще такі, які можуть щось натворити. Наприклад. Багатьох різне, деякі відносяться добре, деякі кажуть, що співчуваються, деякі просто сміються. Сміються? Сміються. Ого, з того, що ти українка чи... Ну, з того, що я українка, з того, що, типа, по типу... Może problem tkwi także w tym, jak zostali oni potraktowani przez niektórych z nas. Faktycznie niektórzy Polacy łatwo się wściekają i są mało tolerancyjni, ale to przecież zdarza się wśród każdego narodu. Kiedy Polacy głosowali na to, czy nasze państwo jest tolerancyjne, czy też nie, to aż 54% oddało głos na nie, a zaledwie około 30% zagłosowało na tak. To nie świadczy o nas niestety zbyt dobrze, ale ciężko o tolerancję w świecie, kiedy każdy musi zadbać o siebie i trzeba uważać, komu się ufa. Jak to się mówi, lustro ma dwie strony, a druga strona lustra jest taka, że nawet prezydentowi Zełenskiemu zdarzyło się nas obrazić. Chcę powiedzieć prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, żeby nigdy więcej nie obrażał Polaków jak ostatnio podczas swojego wystąpienia w ONZ. Polacy nigdy na to nie pozwolą. Obrona polskiego dobrego imienia jest najważniejszym zadaniem rządu. Tak brzmiały słowa Mateusza Morawieckiego po przemowie prezydenta Ukrainy, na której Polsce została wbita szpila. Zełenski opisywał sytuację ciężkiej pracy, jaką podejmuje Ukraina w związku z zachowaniem szlaków
lądowych dla eksportu zboża. Gorsze jest to, co dodał do tej wypowiedzi później. Niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym Solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora. Polska nie została wymieniona wprost, ale zostało to mocno zasugerowane. Andrzej Duda wypowiedział się w temacie: przykro mi się zrobiło w tym momencie, bo uważałem, że to jest takie niesprawiedliwe, co mówi. Jedno jest pewne, tego typu słowa nie powinny wyjść z ust prezydenta Ukrainy. Nie możemy jednak powiedzieć, że nie robimy kompletnie nic w celu zlikwidowania obrazy wobec Polaków. Podejmowanych wobec tego typu sytuacji mocniejszych działań nie ma zbyt wiele, ale na szczęście liczba reakcji nie jest także zerowa. Trasa jednego z ukraińskich muzyków została odwołana w Polsce po tym, jak postanowił on zażartować sobie w nieprzyzwoity sposób. Kryłoj bledny Tymoszenko nagrał wcześniej film, na którym obrażał Polaków w stylu rosyjskich imperialistów. Pochodzący z Ukrainy, ale robiący do niedawna karierę w Rosji, muzyk sam stara się przedstawiać jako wróg. Rozjaśnia nam sytuację portal Belsat. Muzyk szybko zrozumiał swój błąd, ale nie miało to już znaczenia dla Polski, która odwołała u nas jego trasę. To parodia imperialnego Rosjanina. Ja tylko nad nim się znęcałem. Chyba humor nie jest dla każdego. Humor jest niepoprawny w tej sytuacji. Jakie imperium rosyjskie? Jestem Ukraińcem, znacie moje stanowisko. Oczywiście, to był żart. Przepraszam za ostry humor, tłumaczył się bledny. Tego typu stanowczych reakcji Polski powinno być więcej. Może wówczas Ukraina zrozumiałaby powagę sytuacji. Z drugiej strony Ukraina ostatnio zrobiła naprawdę fajny gest w kierunku Polski. Sami zobaczcie. Kochani, polska flaga w Ukrainie. Brown zdejmuje ukraińską, polską flagę, a ja w Ukrainie stawię polskie flagi. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Kwiatek posadzona, polska flaga. To wszystkich to była inicjatywa wojskowych, żeby wystawili w ramach podziękowania krajom, jakie nas na początku wojny najbardziej wspierali. Co sądzicie o całym tym zamieszaniu? Nie zapomnijcie skomentować sytuacji pod filmikiem i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Siema!